Skafander, nie powiem, sprawuje się bardzo dobrze. Mimo że jest sporo wody, jest bardzo zimno. Udało się przejść. Tak wyglądam. Niczym kosmonauta, który wyszedł z bagna. Takie dziwne kolory tutaj spotykam po drodze. Tlen jest tutaj na pewno. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Dzisiaj chciałem zwiedzić kanał odwadniający starą tkalnię tutaj w Chełmsku Śląskim, bo obecnie tutaj właśnie się znajdujemy. Ze względu na to, że prawdopodobnie jest jakaś odnoga, wejście do piwnic, które wcześniej zostały zawalone i tylko właśnie tym tunelem odwadniającym, kanałem odwadniającym może uda nam się tamtędy wejść. Na pewno będę starał się go przejść całego, żeby zajrzeć w każdą lukę. Zapraszamy Was do oglądania. Dobra. Wchodzimy. W końcu mam okazję przetestować skafanderek. Niewygodny. Znajdujemy się w Chełmsku Śląskim. Będziemy wchodzić teraz takim kanałem odwadniającym, który prawdopodobnie szedł pod samą fabrykę, pod tkalnię tutaj w Chełmsku Śląskim. Zobaczymy, jak daleko uda nam się zajść. Na pewno będziemy niestety pająki spotykać, szczury i tutaj już widać sieciarze jaskiniowe. Nie chciałbym im tu za bardzo przeszkadzać i się wplątać gdzieś, bo jak upierdzielą, to jest kuźwa tragedia. Ale jakoś musimy tam przejść. Dlaczego w ogóle chcę wejść tędy przez ten kanał odwadniający? Chcę wejść tędy, bo słyszałem, dostałem taką informację, że tym kanałem mogę dostać się gdzieś do jakichś starych odnóg piwnic tej fabryki, więc chciałem sprawdzić teorię, czy się uda, czy się nie uda oczywiście. Idę troszkę tak na kucaka. Tam jeszcze mamy, widać to wejście w sumie, którym tutaj wchodziłem. Nie wiem, co tam dalej się znajduje. Widzę, że jest tam jakiś przelot. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Mnóstwo pająków, bardzo ciasno. Mamy na sobie jeszcze w ogóle plecak. I ciężko tutaj jest się poruszać, straszne echo. Widzę, że długi jest ten kanał. Zobaczymy, jak daleko uda się zajść. I zobaczymy, co uda się znaleźć. Tutaj widać jakiś wylot, bądź jakąś rurę odwadniającą. Jakiś przepust. No jest tutaj jakaś rura. Widać, że jest zatkana. Ogólnie te podziemia od strony fabryki były zasypane. Mam nadzieję, że coś tam się zachowało. A co się zachowało, to zaraz się okaże. No zobaczcie, jakie piękne pajączki tutaj widać. Na chwilę przerwę sobie materiał, bo ciężko naprawdę tak iść i urywkami będę nagrywał to wejście. Takie dziwne kolory tutaj spotykam po drodze. Tlen jest tutaj na pewno. Gorzej kuźwa z tymi pająkami, bo ich nienawidzę. Można powiedzieć, że arachnofobia. Szczurów też nie lubię. Co jakiś czas staram się po prostu rzucić gdzieś tam dalej kamień, ze względu na to, żeby je po prostu odstraszyć. Ciężko, naprawdę bardzo ciężko się tędy idzie. Tam światełko w tunelu. A my idziemy wciąż na czworaka. Ciekawe, czy wyjdę gdzieś po prostu na wylot, przejdę całą fabrykę, czy faktycznie będą zawalone przejścia do piwnic. Fajnie by było. Naprawdę fajnie. Mimo wszystko latarka chociaż daje radę, bo
jest wąsko, mała powierzchnia i to światło się tak nie rozprasza. Tutaj widzę, że robi się coraz wężej, coraz ciemniej. Marcin, ten z poprzednich filmów o Chełmsku Śląskim, wspominał, że kiedyś chłopacy wchodzili ogólnie tędy, ale nikt nie wchodził do końca. Nie wie dokładnie, na jakim etapie się zatrzymali. Prawdopodobnie na etapie, gdy zaczęły się pojawiać szczury. No bo w takich miejscach to jest nieuniknione. Idziemy dalej. Widzę jakiś zakręt. Zobaczymy, czy uda się zobaczyć te odnogi, o których wspominali chłopaki. Strasznie bolą mnie w kolana. Idę kuźwa na czworaka. Troszkę już tutaj przyszedłem. Ogólnie jestem ubrany właśnie w taki skafander. Ze względu na to, że nie wiadomo, co można spotkać w takich kanałach. Tym bardziej, że było to odwodnienie. Myślałem, że będzie tutaj kupa wody. Ale wody póki co tak dużo nie widzę. Jest po prostu jakiś nasyp ziemi. Kanał nie był dawno czyszczony, bo od dawna nie jest użytkowany. Widzę wylot z tego tunelu. Widzę jakieś zwężenia. Widzę troszkę wody. Przejdę go całego. Zobaczę, czy to prawda o tych odnogach do piwnic. Wszystko będzie wtedy jasne. Mam tu jakieś ślady zwierząt. Nie mam pojęcia, czy to jakiś kocur, czy coś w ten desen. Muszę na chwilkę schować kamerę, żeby przejść teraz przez tą wodę. A jak będę to tak robił na czworaka, to po prostu zatopię sobie sprzęt. Przez tą wodę udało mi się przejść. Zdecydowałem się, że sobie zrzucę kaptur, bo te wszystkie kuźwa pajęczyny zgarniam głową. Niektóre z tych pająków naprawdę wielkie. Jedyny strach w sumie, który tutaj póki co czuję. Reszta to przyjemność. Odwodnienia faktycznie widać. Natomiast nie widać żadnych odnóg. Ja już cały z błota. Tak jak wspominałem, ślady jakiegoś zwierzęcia. Może coś gdzieś tutaj sobie pomieszkuje. Lub po prostu przechodziło przez ten kanał. Na kota jednak łapy są za duże. No i zaczyna się woda. Eksploracja staje się teraz strasznie utrudniona. Zacząłem chlapać sobie po prostu tymi butami. Może z powrotem wrócę do tego, żeby iść tutaj w ten sposób na kolanach. Aj, bardzo ciężko. Jedną ręką trzymam sprzęt, drugą zanurzam rękę w wodzie, żeby po prostu jakoś się podpierać i ratować tutaj. Fabryka znajduje się niedaleko tego opuszczonego kościoła, który nagrywałem w Chełmsku Śląskim. Oczywiście do końca nie jest opuszczony, no bo chłopaki z OSP sobie tam działają. Wody troszkę przybiera. Jest tego coraz więcej. Tutaj mamy jakąś odnogę do góry, która została zabetonowana i zasypana gruzem, czyli jednak te słowa zaczynają się potwierdzać. Ja tu zaraz wejdę pod spód. Muszę troszkę się ogarnąć i chwilę odpocząć, bo naprawdę masakra. Z tamtej strony już światła nie widać. Zobaczymy, czy uda się po prostu wejść, bo tutaj najprawdopodobniej znajdowały się te piwnice fabryki. No i okej, znajduje się pod spodem. Faktycznie chłopaki mieli rację. Widać, że te piwnice, że to wejście, to wszystko zostało zasypane. Nawet gdybym chciał odwalić tutaj trochę tego gruzu, nie dałbym rady. Jest to wszystko już tak zablokowane, zaklinowane, że nie wszedłbym tamtędy. Może uda mi się znaleźć jakieś jeszcze
kolejne wejście, bo nie ukrywam, że to był mój cel. Chciałem po prostu wejść tutaj do tej fabryki. Do tej fabryki, do pozostałości z tej fabryki. Chodzi mi o piwnice, o których wspominałem. Przed chwilą zapieprzało mi coś po głowie. A to sieciarz jaskiniowy, zrzuciłem go i niestety topi się. A ja do końca mam jeszcze kawałek, wody coraz więcej. Mam nadzieję, że uda mi się tu przejść. Będę wam nagrywał w miarę możliwości to moje przejście. Skafander, nie powiem, sprawuje się bardzo dobrze. Mimo, że jest sporo wody, jest bardzo zimno. I te kurwa cholerne pająki. To jest najgorsze. Ogólnie już jestem. O, dotąd w wodzie. Ciężko, ciężko, naprawdę ciężko. Tak to wygląda. Powoli dochodzę do wypustu wody. No jak widać, połowa tego kanału. Bardzo ciemno. Z drugiej strony tutaj jest ok. Chciałbym teraz przejść to szybko jakoś na kucaka, nie zatapiając latarki i telefonu. Zakładam kaptur, bo ściągnę kuźwa tych pająków pewnie ze sobą dosyć sporo. O, woda mi się nalała do kombinezonu. Jakieś uszczelnienie by się przydało tutaj przy rękach. Mamy to powoli. Jestem. Zbliżam się do wypustu z tego kanału. Udało się przejść, tak wyglądam, niczym kosmonauta, który wyszedł z bagna. Niestety zgubiłem mikrofon, jestem mokry, bo tędy dostała mi się woda. Gdzieś tam rękę wyprostowałem i zalałem sobie wszystko pod spodem. Także, no chociaż tyle, że może nie czułem tak tego zimna, aczkolwiek wszędzie pająki i pajęczyny. Co by nie było, udało się ten kanał przejść. Zaraz opowiemy wam coś więcej o obiekcie, który się znajdował tutaj powyżej, czyli ta fabryka. To zaraz. W kwietniu 1910 roku działkę przy ulicy Błażejowskiej 3 kupił Wieland. Pierwsza część zakładu powstała i funkcjonowała już na jesień. Pracowało w niej 55 krosien mechanicznych i maszyna parowa firmy Lęcza. Z biegiem lat stopniowo rozbudowano zakład z całą infrastrukturą biurową. W roku 1938 pracowało tam już 860 osób. Za Polski Ludowej ostatnia nazwa zakładu to Zakład Przemysłu Dziewiarskiego Wiatra. Bardzo chciałem dostać się do zasypanych piwnic tego obiektu, co niestety jest już niemożliwe. Widzieliście materiał z kanału wodnego. Tutaj wszędzie naokoło nas znajduje się olbrzymi fundament, który pozostał po naszej fabryce podkalni, która się tutaj znajdowała. I potem możemy wnioskować, że był to naprawdę wielki obiekt jak na tamte lata. Cześć piesku, mam nadzieję, że nie gryziesz. Tutaj znajdował się zbiornik przeciwpożarowy, na wypadek oczywiście pożaru, który mógłby tu wystąpić w tej fabryce. No i Marcin opowiadał, jak tutaj kiedyś za dzieciaka po prostu kąpali się jeszcze. Teraz widać, że to jest składowisko już niestety śmieci. Jakieś bagienko na dole się zachowało, ale kiedyś był to potężny zakład. Ja już dotarłem do samochodu z Klaudią, jestem cały mokry. Chciałbym jak najszybciej wrócić po prostu do domu, ale chciałem wspomnieć teraz o tej sprawie, która wytworzyła się z Leonem, wyprawy Leona. No nieciekawie to wygląda. Chciałem wspomnieć, że nagrywając film o 16 ciężarówkach, o tej opowieści, która znajduje się u nas na kanale, nie miałem pojęcia, że są to odwierty geologiczne, studnie głębinowe i dlatego nie miałem też dostępu do takich informacji, bo nie wiedziałem po prostu czego miałbym szukać. Natomiast opowieść o 16 ciężarówkach znają każdy w sumie mieszkaniec Kuźnic Świdnickich, bo ta historia zatacza koło już od kilkudziesięciu lat i każdy mieszkaniec, taki starszy mieszkaniec Kuźnic Świdnickich, o niej wspominał. Teraz bezpośrednio Leon, bardzo dziękuję, że wyjaśniłeś mój materiał w profesjonalny sposób.
to są twoje klimaty, ja nie mam takiej wiedzy, nie mam takiego doświadczenia, nie robię tego tyle lat, to ja popełniłem błąd, do którego się przyznaję, aczkolwiek nagrywając ten film nie miałem takich informacji, nie wiedziałem również, że to są odwierty geologiczne, tak jak wspominaliśmy, więc mieliśmy kontakt, pisaliśmy razem, mieliśmy stworzyć materiał razem, zrobić takie sprostowanie. Chodzi, wiesz, szczególnie o to, że szacunek do drugiego człowieka powinien być, a ty zrobiłeś to troszkę w chamski sposób, tak jak powiedziałem, no nie troszkę, tylko po prostu w chamski sposób. Mogłeś napisać, mogliśmy zrobić ten materiał faktycznie razem, albo po prostu napisać mi, że coś takiego chcesz zrobić, ja bym również nie miał żadnego problemu, a teraz to wszystko wyszło tak, żeby tylko mnie po prostu pokazać z jak najgorszego światła. Pisałeś co innego, a no opowiadałeś, że jestem bajkopisarzem i jesteś zdziwiony, że ludzie jeszcze wierzą w takie rzeczy. No tak się nie robi, no bo mogłeś mi to powiedzieć prosto w oczy albo po prostu mi to napisać, a nie pisałeś po prostu jakieś nieprawdziwe rzeczy, że nic do mnie nie masz i tym podobne jakieś tam informacje. Mogłeś napisać o tym, tak jak wspomniałem. No troszkę tak głupio to wyszło z twojej strony, no ale co? Życzę ci powodzenia i dziękuję, że z nami jesteście, jeśli obejrzeliście materiał i wam się podobał. Zostawcie jakąś łapkę pod spodem i to wszystko. Pozdrawiamy. Dark Travelsi.